że każdego dnia będziemy zapraszać Was do siebie tutaj. Okej, będzie teraz konkurencja między piętrem niżej a nami, kto zrobi więcej dymu. And we are going to invite to our special, the special guest, one of our fathers. Do namiotu w Suka zaprosimy kolejnego z naszych ojców. First of the first night was Abraham. Po pierwszej nocy był Abraham. Then was Isaac. Później jego syn Izaak. And then was Jacob. I jego wnuk Jakub. And then as in everything, almost everything in Judaism, contradiction starts. Ale tak jak wszystko w judaizmie, zaczynają się tutaj przeciwieństwa. And there are two traditions. One to go with the order and invite Moses and Aaron to be with us tonight. I są dwie różne tradycje. Jedna tradycja mówi, że dzisiaj powinniśmy iść zgodnie z porządkiem i zaprosić Mojżesza i Aarona, jego brata. And the second is to bring Joseph today. A druga, żeby zaprosić Józefa. Ask him to come, please. Żeby przyszedł. So I earlier today had a conversation and asked Joseph to join us tonight. Dzisiaj miałam konwersację, była duchową, i zaprosiłam ostatecznie Józefa. And as we talked also in previous days, each one of them have experienced in their life stages of being away from their very convenient, safe home. Tak jak mówiliśmy w poprzednich spotkaniach, że każdy z nich w pewnym momencie swojego życia miał jakiś etap bycia daleko od domu. Stages of some kind of insecurity. Pewne etapy niepewności. Like we feel insecurity whether we will be reliant enough to be louder than those on the ground. Yeah, it's a bit more than loud enough, but it kind of contradicts our atmosphere, but we'll try. Ona mówi, że to klaskanie na dole i impreza, która się tam rozkręca, trochę jest, no, w przeciwieństwie z kolei do tego, co my tu planujemy i tego nastroju, ale będziemy próbować. Or maybe not. Or maybe just pause for a while. Stanie w Jerozolimie.
Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I powchrzyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianicy mijali, bracia, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. So as I thought about Joseph and about the stories you are going to be hearing today. Tak więc kiedy myślałam o Józefie i historiach, które będą opowiadane dzisiaj, in a sense a lot of the pain and memories that you'll be hearing connected to this kind of sense of betrayal. Wiele uczucia bólu przenikającego przez te opowieści, przenikającego poczucia zdrady. Because these people who were living here felt in a way that they were betrayed. Their brothers didn't come to help them. On the contrary. Bo ludzie, którzy tutaj mieszkali, poczuli się właśnie zdradzeni, bo ich bracia nie przyszli im z pomocą w potrzebie, ale wręcz zrobili coś odwrotnego. But even in the very harsh, unforgiving story of Jutta Hartmann that we're going to hear, usłyszymy bardzo trudną historię związaną z problemem przebaczenia Judy Hartman. One point in her unsafe journey, she finds one of Judea kind of person. I Juda of person. Kind of a Juda person. Więc na pewnym etapie swojego życia ona spotyka osobę typu Judy, jednego z tego braci, który jakby spowodował, że Józef nie umarł, tylko został sprzedany. Przeżył, ale też nie było to dobre. A person that helped her to get from Anna to Warszawa on her very unsafe way during the war. Osoba, która pomogła jej dostać się właśnie z Warszawy do Radomia na jej bardzo, bardzo niebezpiecznej drodze. So I think that in many, many cases among the people there were these people who their conscience couldn't let them just give their brothers away. I w tej społeczności znalazły się, w ogóle w społecznościach zawsze znajdowały się takie osoby, które jednak miały na tyle, odczuwały potrzebę sumienia, żeby nie pozwolić na zagładę swoich braci. And Joseph in spiritual Judaism also brings with him connection. Józef w duchowości judaizmu przynosi zjednoczenie, połączenie. So I would like to invite Joseph to our Sukkot Shalom and hope that he will bring back the connection. Dlatego właśnie chciałem zaprosić do namiotu dzisiaj Józefa po to, żeby przywrócił tą jedność. Więc tradycyjnie zrobimy to po aramejsku, później po hebrajsku, a później przetłumaczymy. As a man of the Jewish people, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, Aaron, and David. The Matum Incha Yosef Ushkizai Elai, the Tivi Mi, the Incha Kol Ushkizai Yanin, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, and David. Bakasha Mincha, Yosef, Orchi Elyon, Shetashem Imi, and Incha Kol Orchim Elyon.
Actually, it says, please, I'm going to invite you, Joseph, to be with all the respected guests. Tak więc mówi on te teksty, proszę Józefie, wróć się, żeby być z nami i z wszystkimi wspaniałymi gośćmi. Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem, Aaronem i Danielem. W Biblii jest powiedziane, że tylko wtedy, kiedy mamy gości z nami, możemy być szczęśliwi. Także po raz kolejny dziękujemy Wam za przybycie i uczynienie nas szczęśliwymi. Zaprezentuję moją historię spotkania z wspaniałym człowiekiem. Mężczyzna o imieniu Chaim Leichter, którego już wstępnie przedstawiłam, mówiąc o jego żonie wczoraj. So before I'll start, I'll let Chaim introduce himself for a few minutes. Więc zanim zacznę, pozwolę, żeby Chaim sam siebie przedstawił przez kilka minut. Ale zawsze co chodziło w domu śpiewu.